Słuchajcie, w dzisiejszym doświadczeniu tak chciałem z ciekawości po prostu sprawdzić, jaka będzie różnica pomiędzy objętością łuski. To jest łuska odstrzelona z mojego sztucera, jeszcze nie jest nierozpontkowana. Właśnie po to nie jest rozpontkowana, żeby przeprowadzić to doświadczenie. Raz ostrzelona i co chcę sprawdzić? Chcę sprawdzić jej objętość. Objętość ona jest po wystrzeleniu. Nie sformatowana jeszcze. Nie ma zbitych tutaj ramion. Waga jest wyzerowana. Teraz ją wezmę i napełnię wodą destylowaną. Napełniam do krawędzi szyjki łuski. Menisk jest ani wypukły, można powiedzieć, że jest na równi z krawędziami szyjki łuski. Teraz zapiszę sobie tutaj wynik. To jest łuska niesformatowana 56405 graina. Czyli to wynika z tego, że to jest 3,362 centymetra sześciennego. Teraz ją opróżnię. Łuskę nawilżę tutaj na tacce. Zbiję jej ramiona. I napełnię ponownie wodą. Dużo. Dobrze. I niech się ustabilizuje waga. Pięćdziesiąt pięć, 695 i to wykazuje, że to jest 3,316 centymetrów sześciennych. W grainach to jest różnica 0,71. 362 minus 3,316, to wychodzi 0,046 centymetra sześciennego z objętości łuski. Czy te wartości są duże? Jak się rzuci na to okiem, to prawie żadne, ale tutaj posilę się karteczką z zapiskami. Pierwsza łuska, która była sprawdzana, czyli prosto odstrzelona łuska, waga wody w niej wynosiła 56405 grainów. Czyli to jest 3,362 cm3 wody. Łuska sformatowana matrycą wody, zbite ramiona. Waga wody 55695. Czyli to jest 3,316 cm3 wody. Różnica? Jeżeli chodzi o grainy, 0,71 graina. Jeżeli chodzi o objętość wody, to jest 0,046 cm3. Niby niewiele.
Teraz posilę się jeszcze zapiskami z symulacji programu Quick Load. Oczywiście on troszeczkę zaniża ten program, więc te różnice prędkości ciśnień będą większe. Więc tak, ta pierwsza łuska, którą nic nie było robione, przy mojej naważce, wszystkie były dane wpisane takie same. Ciśnienie podczas wystrzału wynosi 3624 bary, co nadaje prędkość pociskowi 822 m na sekundę. Oczywiście ta prędkość jest większa, ale pomińmy to. Natomiast łuska, która była obrobiona, jej ciśnienie podczas, tam w komorze ciśnienie podczas wystrzału wynosi 3747 bary. I to jest różnica 123 bary już. Jeżeli chodzi o prędkość, to jest w zasadzie tylko 5, teoretycznie to pewnie będzie jeszcze więcej niż 5 metrów na sekundę różnicy. Ale powiedzmy, że jest to 5 tylko. Weźmy dla przykładu dystans 800 metrów, na który na stawy według kalkulatora balistycznego muszę mieć 23 moa do góry przy pierwszej łusce, która była niesformatowana, czyli z większą objętością. 23 moa mam na stawy na 800 metrów. Natomiast dla łuski, która była obrobiona, miała większą prędkość, mam na stawy 22,5 moa. Tak będzie lepiej Wam powiedzieć. Czyli to są 3 kliki. 3 kliki na 800 metrów. Czy to jest dużo? Oczywiście te wartości mogą być inne. Mogą być większe nawet niż 3 kliki. Mogą być 4 kliki, czy to jest pół moa. Załóżmy, że są to 3 kliki. 3 kliki na 800 metrów to będzie... mniej więcej jest to połowa, to jest promień dziesiątki, nie wewnętrznej, nie X-a, tylko promień całej dziesiątki, która na zawodach w Skarżysku według F-klas wynosi 177 mm. Średnica dziesiątki to jest 177 mm. To połowa dziesiątki w dół. Jeżeli byśmy trafili nawet w tą dziesiątkę i będziemy mieli różnicę te 5 metrów na sekundę, będziemy mieli jeszcze niżej ten pocisk, przestrzelinę. Także, jeżeli patrzymy na to w ten sposób, z cyferek i liczb bardzo malutko, natomiast jeżeli chodzi o wydłużanie się dystansu i różnic na tarczy, to będą to całkiem duże różnice. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze doświadczenie. Ja się biorę do pracy, muszę kontynuować składanie amunicji na zawody. Dziękuję za nowe subskrypcje, lajki i komentarze. Tu też mam nadzieję, że się Wam spodobało. Dajcie kciuka w górę. Jeżeli komuś się podobało, napiszcie też komentarz pod spodem. Podyskutujemy, może coś nowego się wymyśli. Cześć!